Cześć, witam Cię serdecznie. Przed nami kryptororaty. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak blockchain może uratować nasze oszczędności przed osłabiającą się złotówką i groźbą wzrostu inflacji. Blockchain zazwyczaj kojarzy nam się z kryptowalutami, spekulacją, dużymi wahaniami cen, ale blockchain to nie tylko to. To także otwarty, zdecentralizowany system finansowy, w skład którego wchodzą tak zwane stablecoiny, czyli monety, tokeny na blockchainie, które utrzymują stabilną wartość do walut tradycyjnych, najczęściej do dolara. I właśnie ten mechanizm możemy wykorzystać do ochrony naszych oszczędności, kiedy złotówka względem dolara się osłabia i dodatkowo pojawia się potencjał inflacji. Więc ja bym chciał Ci polecić dwa kroki, które sobie wykonamy wspólnie na niedzielnym webinarze na temat Compound Finance, protokołu do zdecentralizowanych lokat i pożyczek. I właśnie tam możemy po pierwsze dokonać lokaty w stablecoinie, kupić za złotówki stablecoin dolara, na przykład USDC bądź DAI. Jak to zrobić? To możesz odszukać wideo, jak kupić za pomocą Ramp Network Ether. I w ten sam analogiczny sposób możemy tam kupić dwa stablecoiny, USDC i DAI. Przy czym będziemy tam mieli prowizję pewnie około 2%, więc być może lepiej jest po prostu kupić sobie na giełdzie Ether i Ether na Uniswapie wymienić na stablecoina. I teraz ten stablecoin staje się dolarem, więc jesteśmy uodpornieni na spadki wartości złotówki, to już jest mega. Ale to nie tylko, bo wtedy tego stablecoina możemy umieścić na lokacie opartej o blockchain, gdzie możemy odbierać odsetki kilka procent rocznie, znacznie więcej niż na lokatach bankowych, więc to jeszcze dodatkowo ochroni nas przed inflacją, nawet w Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli będziemy mieli stablecoina dolara, na przykład DAI, i umieścimy go na lokacie, który obecnie jest oprocentowany około 4% rocznie, to jesteśmy w zdecydowanie lepszej pozycji niż wszyscy inni, którzy trzymają swoje oszczędności w złotówkach. Od momentu, kiedy ja opublikowałem artykuł o tych lokatach na moim blogu, do teraz w wyniku zmiany kursu złotówki do dolara oraz odsetek z tej lokaty bylibyśmy kilkanaście procent do przodu, kilkanaście procent naszego majątku byśmy ochronili względem utraty wartości złotówki wobec dolara, no i także wobec inflacji. Więc dokładnie jak działają te lokaty opowiemy sobie w niedzielę na webinarze na temat Compound Finance. Na Compound Finance możemy robić dwie rzeczy: zakładać lokaty i brać pożyczki. I obie te rzeczy możemy robić albo w stablecoinach, albo w kryptowalutach. Stablecoiny i lokaty po to, żebyśmy chronili nasz majątek, nie narażali się na różnice kursowe kryptowalut. Podobnie, że jeżeli jesteśmy hodlerami, nie tradujemy, trzymamy krypto długoterminowo, to może nie warto, żeby ono się kurzyło. Lepiej umieścić się na lokacie, nie zarabia nawet drobny procent, bo ten drobny procent, jeżeli będą wzrosty razy 10, to w fiatach będzie naprawdę znaczącym procentem. A z drugiej strony, jeżeli jesteśmy traderami i lubimy zajmować pozycje krótkie bądź długie, z dźwignią bądź bez, to możemy skorzystać z drugiej strony równania i brać pożyczki, aby rozgrywać swoje pozycje na krypto. Jak to robić? Jak umieszczać środki na lokatach? Chronić swój majątek? Optymalizować zyski z krypto? I jak brać pożyczki pod trading?
O tym wszystkim opowiemy sobie już w niedzielę o godzinie 11:00. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.